Jaja! Ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam was już w kolejnym, 15 z tego co się orientuję odcinku serii Gran Turismo 2. No i słuchajcie, ludzie i ludziska, powoli się chyba będziemy zbliżali już do końca naszej wędrówki. A w tym celu rozpoczniemy najpierw tak. Mam taki plan ogólnie, żeby... Widzicie ten samochód? Wygraliśmy go w mistrzostwach GT500. I ja mam taki plan, żeby uczynić z niego nową gwiazdę GT. Właśnie nową gwiazdę Gran Turismo. A żeby zweryfikować jego szansę na osiągnięcie tego sukcesu, zabierzemy go sobie na Special Events. Ostatnią zakładkę poproszę. Seria Gran Turismo All Stars. Zatem tak, mamy Special Stage, Red Rock Volley, Rome Circuit i Laguna Seca. Zatem zacznijmy sobie może od nocnego wyścigu na Special Stage Road 5. I kurczę, no jeśli się to wszystko powiedzie, bo wiecie, Viper, jak z tego co pamiętam, to testowaliśmy go, potrafi się rozbujać na naprawdę niezłej prędkości, ale zobaczymy, jak sobie będzie radził z naprawdę twardymi zawodnikami pokroju Toyota GT1 albo Forda GT40, czy też Vipera GT z teamu Oreca. I zobaczmy, może jednak ten Viperek będzie miał szansę powalczyć tutaj z tą elitą GT. Jeśli będzie miał szansę, o właśnie, Toyota GT1, Salin. Kurczę, no jeśli to się uda, jeśli będę miał duże szanse w walce właśnie z tymi samochodami, no to... Kurczę, no chyba wystartuję tym samochodem w mistrzostwach świata GT. Ale póki co to chyba tak średnio to widzę z tego, co tutaj widać na załączonym obrazku, a chociaż z drugiej strony... Może jakieś szanse będą. O! Come on. Dobra, co my tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze Forda GT40, Salina SR White Body. Dawaj. Dobra, byle tylko się przebić do przodu. Come on. No. No tak, zapomniałem, to jest Viper. No. Kurde, no powiem wam, że tak średnio się prowadzi. I kurczę, no mamy 5 okrążeń, to też sytuacja nas trochę nie urządza. Ale pewnie w Mistrzostwach Świata będzie podobna sytuacja, także... No, myślę, że przejedziemy sobie ten jeden wyścig, może dwa wyścigi. Sprawdzimy, jak sobie właśnie Viperek radzi. Ale póki co to widzę, że będzie cienko właśnie w temacie, więc będę musiał poszukać czegoś lepszego mimo wszystko. Kurczę, no spodziewałem się, że będzie jednak trochę lepiej, ale z drugiej strony, no... To dopiero początek wyścigu, więc jeszcze się nie zrażajmy tak do końca do tego samochodu. W sumie to by było ciekawe, jeśli właśnie... Udałoby mi się wygrać właśnie ten wyścig właśnie tym samochodem. Bo widzicie właśnie tutaj, jak te auta po prostu zaiwaniają. Wręcz jak głupie, można powiedzieć. A ja póki co tylko marne 5. miejsce. No raczej z takimi samochodami jak Toyota GT1 to będzie ciężko właśnie wygrać. Bo właśnie, kurczę, no chyba jednak będą duże problemy. Na prostych pewnie będę przegrywał, ale na zakrętach może coś jednak będę nadrabiał. Dobra, byle tylko utrzymać kontrolę. Dobrze. Już nadganiam co nieco. I tam chyba jako ostatnie auto widzę Nissana R390. O, właśnie. Wow. No i tyle z mojego nadgonienia. Kurde, no będę musiał jednak trochę opanować ten samochód. Ale jakby mi się jednak udało wygrać właśnie te mistrzostwa tym samochodem... Kurde, no najpierw... To muszę przejść do sfery realnej, żeby właśnie myśleć o wygraniu właśnie tych mistrzostw. Że najpierw muszę wymasterować ten samochód. Dawaj. O, pięknie. Wprawdzie trochę wolno, ale mimo wszystko jakoś się to udało. Dawaj. No i dobra, póki co dostaję ostro w dupę, ale... No jak już mówiłem, na prostych będę zdecydowanie przegrywał, ale na... krętych fragmentach, to myślę, że mogę mieć jakieś szanse właśnie z moimi przeciwnikami. Dawaj. I teraz rozpędź się. Pokaż, że mimo wszystko potrafisz właśnie się rozpędzić do jakichś konkretnych prędkości. Kurde, no jeśli to się nie uda, jeśli to jednak nie wypali właśnie ten mój plan, no to będę miał mały problem, mówiąc szczerze. Bo prędkość to nie wszystko jednak, a tutaj no widzę, że z przyspieszeniem jednak jest trochę słabo. O, widzę właśnie tam Toyota i Nissan walczą ze sobą. Ford, Dodge Viper, ten drugi tutaj, właśnie teamu Oreca, to też tak średnio sobie radzą i... Dobra, ja się już jakoś przebijam na 4. miejsce. Spróbuję nawiązać właśnie tą walkę. Kurde, póki co to ja walczę o podium chociażby. Bo tutaj widzę, że...
No, jednak będzie ciężko. Jednak chyba nie będzie aż tak łatwo, jak to przewidywałem. Że jednak to nie będzie taki badass. Wow! Co się stało temu Salinowi? No nie wierzę. Po prostu go jakby wzięło i odrzuciło od ściany. Jakby zahaczył jej fragment. No i... Kurczę. Zahaczył jej fragment i go tak odbiło od tej ściany, co... No myślę, że... Może zmniejszyć jego szanse na triumf tutaj. Zresztą i tak one są tutaj już marne. Chociaż z drugiej strony... Moje szanse nagle się zwiększają. Bo widzicie, że już tutaj gonię Toyotkę. Kurde! Chyba przestanę mówić o tym, że moje szanse się zwiększają, tudzież zmniejszają. Bo jak widzicie właśnie, jak to się wszystko kończy. Tutaj mnie właśnie Viperek prześcignął, jestem czwarty znowu. Mamy czwarte okrążenie, czwarte miejsce. A kurde. Dobra, zwolnij do setki. Dobra, trochę się spóźniłem jednak z tym zwolnieniem. To też trochę jednak mimo wszystko moja karoseria trochę ucierpiała na tym. Ale dobra. Jest drugie. Dobra, czyli tak. Myślę, że mogę przeanalizować sytuację w ten sposób, że na starcie wygrywa Toyota i Nissan, ale im dalej w wyścig, tym większe szanse mogę mieć ja. Właśnie w tym Viperze STP. Właściwie to STP to jest taka firma, właściwie taki sponsor właśnie tego teamu, którego barwy tutaj widzicie właśnie na tym Viperze. Come on. Jedziesz. No właśnie. To, że byłem blisko prowadzenia, to jedno, ale to, że tutaj właśnie jak widzicie kontrola nad tym samochodem, to jednak mimo wszystko to jest drugie. Dawaj. Może jednak rzeczywiście na tego manuala się powinienem przerzucić? Tak permanentnie? Bo tam wtedy widzę, że generalnie tu mam jakieś większe szanse na odniesienie triumfu. Bo mam jakby większą kontrolę nad przepustnicą. Coś takiego mniej więcej chciałem powiedzieć. I dobra, chyba to nie będzie kolorowy wyścig dla mnie. Chyba, że postaram się jakoś tutaj osiągnąć sukces. O, dobra, pięknie. Trzymaj kontrolę nad samochodem. O. Dobra, chyba jednak się nie uda. Bo bym musiał już teraz wszystkich atakować po kolei. Na każdym zakręcie po prostu jednego przeciwnika. Ale z drugiej strony... Dobra, Toyota GT1. Gdzie jest Ford GT? Chyba jest nieco dalej. Dobra, będzie czwarte. Dobra, jest czwarte miejsce. Także spokojnie. Dobra. Może chociaż podium. Już nawet podium by było dobrą alternatywą. Dobra, jestem czwarty. Walczę tutaj z Toyotą GT1. O podium! Zdrogi mi tu! Dobra, drugie miejsce chociaż. Może będzie szansa na drugie, bo o pierwsze to raczej już nie mam co walczyć. Dawaj. Skręcaj. Kontrola. No, come on! Nie! Piąte miejsce! Dobra, czyli co? Marzenia o stworzeniu legendy moje po prostu legły w gruzach. A, szóste miejsce, to już w ogóle mogę zapomnieć o czymkolwiek. Czyli wniosek z tego wyścigu jest następujący. To auto najzwyczajniej w świecie nie nadaje się właśnie do wyścigów tego typu. Po prostu to jest zbyt cienki zawodnik. Dobra. Chcę już pominąć te kompromitacje. Ponownie szóste miejsce. Najpierw w Cinquecento, teraz w Viperze. 1000! Jezu, kiedy ja ostatnio miałem taką niską nagrodę? Seriously. Kiedy ja miałem taką niską nagrodę? Aj. Dobra, wiecie co? Ja bym zrobił tak, że sprzedałbym tego STP Vipera, bo widzę, że mi się raczej do niczego nie przyda. Już moja Unicja Jax jest mocniejsza. Dobra, sprzedajemy. Tuscan Speed 6. No niby wygrałem go tam w jednym wyścigu, ale z drugiej strony, no tak naprawdę do niczego mi nie potrzebny. Jest poza jednym wyścigiem potrzebnym tak na 100% gry. GT40, Unicja, Denso Supra, Daishin Silvia, Fiat Coupe. No, wiele z Fiata nie będę miał. Daishin Silvia, Denso Supra nie sprzedaję, bo wygrałem ją w ważnych zawodach. Unicję wygrałem w zawodach, które mogę w każdej chwili powtórzyć, także ją też sprzedam. I mamy 1 170 000. I dobra, Toyota GT1. Toyota, okej. Special. Tak. Corolla nie. O, GT1 Road Version.
Silnik centralny plus napęd na tylne koła. Okej, okay. Zakupmy sobie to. 170 tysięcy, pewnie będę tego żałował, ale okej. Okay. Kupiłem Escudo za 2 miliony, także spoko. Części niedostępne, redukcja masy. O kurde. O kurde. Chyba rzeczywiście dałem ciała, jeśli chodzi o... A nie. 900 koni przy turbo. Ja pierdzielę. Intercooler. Dobra, intercoolera to auto nie ma. A silnik? Wydech, wydech, wydech. Tutaj nie. Okej. Okay. Hamulce jakieś albo coś? Nie, nie ma hamulcy. Kurde, szkoda. Zawieszenie. Zestaw zawieszenia. Kurde, ja tu widzę, że chyba nic nie ma właśnie dla tego auta. Pewna kustomizacja też nie wchodzi w grę. Silnik. Komputer. Nie. Kurde, mam 975 koni, jeszcze mi mało. NA Tuna. Nie, kurde, jak miałem turbo, no to raczej nie ma opcji, żeby tutaj właśnie to jeszcze podkręcić. Dobra, chyba widzę, że nic z tego tutaj nie będzie. A jakby taką drogową wersją Toyota GT1 tutaj zawojować? To by nie była głupia opcja, tylko może tym razem na innej trasie. Może na przykład Red Rock Valley. To też nie będzie właśnie głupia opcja. I dobra, zobaczmy, czy to był dobry zakup. Kurczę, no będzie beka, jeśli się okaże, że właśnie tutaj to auto mi zagwarantuje sukces. Dobra, Viper, Nissan R390, Venturi, Lister Storm. Kurde, i się nagle okaże, że to będzie jedno z wolniejszych aut tutaj. No, jedziesz, jedziesz. Come on. Rozpędzamy się. I wow. Nie, no to jest różnica. Tu jest po prostu różnica, jeśli chodzi właśnie o to, jak się auto, auto rozpędza. O, widzicie już, jak ich gniotę po prostu. Ej, w sumie to by też nie była głupia opcja, żeby właśnie z takiej drogowej Toyoty GT1. W sumie to i tak, to auto i tak się nie nadaje po prostu na to, żeby właśnie weszło na ulicę. Bo naprawdę, samym wyglądem już się rzuca w oczy. Plus jeszcze, no, wszystkie tamte testy bezpieczeństwa. Chociaż to auto pewnie jest już tak bezpieczne, że po prostu bardziej się nie da. Bo wiecie, to jest auto wyścigowe takie typowo. Nie, no jak ja ich gniotę tutaj! Ja ich po prostu gniotę, naprawdę, zobaczcie tylko! Z prowadzeniem może nie jest jakoś super idealnie, ale z drugiej strony... Ja pierdzielę! Ej nie, to chyba będzie moja legenda nowa! Nowa legenda GT2. Kurde, chyba poszukiwania zostały zakończone i w następnym odcinku już pewnie... Następny odcinek pewnie już będzie tym ostatnim, tylko właśnie muszę popracować nad wymasterowaniem tego wozu. Żeby właśnie tutaj mieć większe szanse na utrzymanie kontroli nad pojazdem. Okej, czas okrążenia minuta 12. Kurde no, niby tam niewielkie pieniądze na, to, na ten samochód wyłożyłem. Kurde, no naprawdę no, tu nie ma po prostu co gadać, to jest po prostu... To już jest po prostu potęga. Tylko szkoda, że nie ma tej wyścigowej modyfikacji. Chyba, że są gdzieś wyścigi, gdzie mogę właśnie wygrać właśnie Toyota GT1 z wyścigową modyfikacją. To może postaram się coś właśnie zdziałać w tym temacie. Okej, okay, teraz ten zakręcik tutaj. Nie, no to już autentycznie, no naprawdę, no nie ma co mówić. To już po prostu będzie mój wóz. To będzie już naprawdę autentycznie mój samochód, którym właśnie ukończę grę. Właściwie to ukończenie gry to by było wygranie wszystkich wyścigów i w ogóle. Ale jak już pewnie pamiętacie, to postawiłem sobie za cel właśnie ukończenie Mistrzostw Świata Gran Turismo. I właśnie wygranie tych mistrzostw będzie takim swoistym game overem dla mnie. Dobra, w sumie to nawet mimo utraty kontroli, to tak łatwo nad tym autem odzyskać właśnie panowanie. No i w sumie to jest chyba kolejna zaleta tego wozu. Kurde, no 220 mil to jest jakieś 360 km na godzinę. I to jeszcze jak z palcem w dupie po prostu... Wow, 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 wow! Wiecie co, momentami auta w tej grze się zachowują naprawdę dziwnie. A może to przez tą maksymalną siłę docisku? Nie wiem. Kij go wie, co tu się może dziać. Ale taki już jest urok tych starych gier. Że nawet mimo starania się bycia takimi mocno realistycznymi, to mają takie swoje niuanse, które to sprawiają, że no ten realizm odchodzi gdzieś daleko. Hen daleko. Czy po prostu to jest coś na zasadzie realizm? Nie słyszałem. Ha. Nostalgia, po prostu. Ale dobra, może się... Dobra, które okrążenie w ogóle mamy? Mamy trzecie okrążenie z pięciu.
Zatem coś mi delikatnie podpowiada, że ten wyścig będzie chyba ostatnim wyścigiem tutaj. Tylko kurczę, no tak lekko żałuję, że nie ma tutaj właśnie tej wyścigowej modyfikacji do tej Toyotki. Chociaż z drugiej strony może jakąś dostanę modyfikację, jeśli uda mi się ukończyć te mistrzostwa. Dobra, 220, a cały czas ten sam czas okrążenia rekordowy. O, come on. Dobra, jest dobrze. That is good. Yes! Udało się opanować to auto. Zatem... Kurczę, no niby co... Chociaż z drugiej strony... Chciałem powiedzieć coś w temacie, że niby to auto się słabo prowadzi, ale z drugiej strony też prędkość na zakrętach robi swoje. Także bez różnicy tak naprawdę, czy to auto będzie jechało na zakrętach szybko, czy wolno. Bo chyba wartości prędkości, jakie obowiązują tu na zakrętach, to są chyba w każdym przypadku takie same. A wszystko po prostu zależy od tego, jakie auto tu prowadzimy. Bo na przykład pokonanie takiego zakrętu w Fiacie Cinquecento. Jezus Maria, już mi się przypomina to, jak wydałem właśnie tyle kasy na Cinkusia. 200 tysięcy, Jezus Maria, to był debilizm z mojej strony po prostu. Ale w takim Fiacie Cinquecento, jak to już wspominałem, 200 km, znaczy się pokonanie tego zakrętu przy 90 milach, czyli jakieś 150 km na godzinę, to będzie coś naprawdę mocnego. To będzie, można powiedzieć, taka jazda na krawędzi. Ale zaś w przypadku takiej Toyoty GT1, którą tutaj właśnie mamy, to prędkość 90 mil na godzinę to będzie takie, można powiedzieć, mech. Także sami rozumiecie, no. Im mocniejsze auto, tym jakby mamy wrażenie, że wolniej jedziemy na zakrętach, także są te minimalne różnice. No i to jest w pewnym sensie takie odczuwanie różnicy, jeśli chodzi o feeling jazdy. Bo jakby za każdym razem się pokonywało w danym aucie tak... Może inaczej, gdyby w każdym aucie było tak, że każdą prędkość odczuwamy tak samo, to by wtedy ten feeling jazdy leżał po prostu i kwiczał. A tutaj jest on naprawdę dobry, tak dobrze zbalansowany. Oj, Recuch, musiałeś odwalić coś na koniec. Ale spoko, mam turbo czwartego poziomu, to też. Szybko się rozpędzę i zaraz nadrobię wszystko i wykończę wyścig w pięknym stylu. A swoją drogą zastanawiam się, jaka będzie moja nagroda. No, niby takie niepozorne autko, ale zdziałałem nim naprawdę wiele. 50 tysięcy i zaraz się odkujemy po prostu. Nowy samochód, sejwuś, slocik drugi. I czekamy. Tak jest. Mam już auto, którym ukończę grę. Wprawdzie nie w tych barwach, co dokładnie chciałem, ale... No, liczy się fakt, czyż nie? Dobra, coś nam lekko przycina tutaj. Okej. Continue. I zobaczmy, co dostaliśmy za wygranie tego wyścigu. Kurczę, no generalnie będę musiał jeszcze trochę posiedzieć tutaj i podokończać te zawody, które tutaj powinny być dokończone. TVR Speed 12. No i to jest nagroda! Kurde! 800 koni. Tylko bez wyścigowej modyfikacji, chociaż... Może jest możliwość jej wprowadzenia tutaj. Nie, ja tego auta nie sprzedaję, choćby nie wiem co. W ogóle ile to ma koni? 975, Jezus Maria! Dobra, także ludzie i ludziska, przejdźmy sobie do zakładki wyścigi. I przyjrzyjmy się temu, co nas czeka. Gran Turismo 2 International. Światowa Liga Gran Turismo. 5 wyścigów, czyli to będą mistrzostwa. Trial Mountain, Laguna Seca, Apricot Hill, Rome Circuit i Midfield Raceway. Zatem te wyścigi nas czekają już w nadchodzącym wielkimi krokami ostatnim odcinku serii Gran Turismo 2. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do zagłosowania w ankiecie na następną grę, właśnie, która ma się pojawić po Gran Turismo 2. Zatem dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. Zachęcam właśnie do tej ankiety. Ja jestem Recek. Trzymajcie się i czołem!